Stało się, co miało się nie stawać. A. Dobra. O nie, nie chcę wprowadzenia, dobra. Trochę jest zabawy z tym przełączaniem się i mi kilka razy skreszowało wszystko, zanim uruchomiłem Gothica. W końcu jest coś stara gra, jakby na to nie spojrzeć. I z modem naprawdę było ciężko. Lecimy! Gothic! Królestwo Myrtany zjednoczone pod perłem króla Robara II. O rany. Ale to podczas małe. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Z wyjątkiem jednego. Oprócz jednego. O nie! Zapomniałem tekst! Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska. Toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinth. Gothic. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Byłeś magiem wody? Nie okłamuj mnie, Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i... Nie, my jeszcze nie wiem, że to krzesł Saldas. Zostaliśmy więzieni przez nasze własne dzieło. No to Femo tam wrzuciłeś. Więźniowie nie... błyskawicznie wykorzystali moment konstelacji. Nie chcę ryzykować ze skraniem, bo mówisz kilka razy skraszowała. Wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Kurde, nie pamiętam tekstu. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Rudy. Aż do dziś. Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka. A to właśnie on miał wszystko odmienić. W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Verantu, skazuje tego więźnia na... Stać! Skazańcze, spoiler mam alert. Dla ciebie propozycję. Ten gołodupiec musi dotrzeć ten. Do arcymistrza kręgu magów ognia. Zostanie królem. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się milcz! Dobra, zrzucajcie go! No i wrzucili go do wody. Siema. Witamy w kolonii. Witamy. Dość tego. Zostawcie go. Zostawcie go, dziewczyny. No już. Wstawaj. Wstawaj. Siema. Diego. Nazywam o kurde, jak to wygląda! Jestem... Nie interesuje mnie. Podbite tekstury. Ej, serio, jesteś ten mod HD, no, spojrzał zmienił. Ej, to wygląda ładnie! Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale tak oczywiście nie będę ci przeszkadzał. Myślałem, że ten... próbie samobójstwa. 15, 16 lat temu ta gra była brzydka. Ale patrzcie, jaka ona jest ładna! Dobra, co powinien wiedzieć o tym miejscu? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. No, słyszałem. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany stary obóz. Jak dostanę się do starego obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Spoko. Gdzie mogę znaleźć oręż? Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni.
Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Mam dobre serce. Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. Zabiegł. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Ale on do Gotka 2 jest. Tam go osiągniemy go do Gotka 2. Jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mam list do przywódców magii ognia. Mam list do arcymistrza magów ognia. Zabijcie czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. Ciekawe, co zrobiłeś. Że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Dobra. Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest Gomez? Kim jest Gomez? Gomez jest taka najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w starym obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. No dobra. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. Dobra. Dawaj. O Jezus. Nie no, co za sterowalo? Dlaczego sterowanie jest takie dziwne? Halo. Ale tak nie dole. Do przodu. Do tyłu. W. Chciałem S. Do przodu. W. Oby w lewo, lewo, lewo. Kierunek w lewo. Kierunek w prawo. Broń spacja, rzecz jasna. Działanie. Shit. Jezu Maria, nie pamiętam, jak się grało. Dobra. Podstawowe to chodzenie, dobra. Jezus, jakie to jest toporne! Boże, przynajmniej świętszy. Jezus. Jakie to jest toporne, Boże. Alternatywne? Jakie to jest toporne, god damn it. Dobra. Tu pamiętam, leżało coś chyba. A! Bajera! Dobra, o, jest. Bryłka ludy. Jezu Maria, jaka ta gra jest toporna, zapomniałem o tym. Hej, jak się pływa? A, dobra, już pamiętam. Ja pierdzielę, jakie to jest toporne. No i tak, prawy przycisk to był skok. Ja pierdzielę. Jalt. Naprawdę, tak dawno w to nie grałem. Ale trzeba przyznać, że ten modzik jest całkiem spoko, ja wygląda ładnie. Dobra. I ludziska, podstawowa sprawa. Do kogo dołączamy? Stary obóz, nowy obóz, czy świry z sekty? Wow, to się kręci. Wszystko się kręci. Do kogo dołączamy? Prawie zawsze wszyscy wybierają stary obóz. Stary albo sekta. Czyli nowych opuszczamy. I prawdę mówiąc...
prawie na pewno nie będę chciał do nowego dołączyć. O Jezus. Te książki na pewno się ciężko biło. A, ale to miałem mięsko. No to te chrząszcze mają mięsko. No tu jest jeden chrząszcz, a gdzie jest trzeci? Czy były zawsze trzy chrząszcze? No. God damn it. Chrząszcza. Jej! Ubiłem chrząszcza. Dobra. Nowy... Jezus. Bo nowy obóz to daje ciota i chuj. No niby tak, wiesz co, Femo? Niby tak, ale... Oni chyba jako jedyni byli naprawdę spoko wobec mnie. Z tego co pamiętam z gry. Jezus, ta muzyka! Ta muzyka jest taka dobra. Ja przypadkiem tu nie było kiedyś zawalone? Ej, to ten mod musiał zmodyfikować coś tutaj. Dobra, pozostałe pisma, poje, artefakty, pies, broń. Z killoffem lecimy. Halo, jest tu ktoś oprócz Femo? Z chęcią bym posłuchał, o Jezus. Co mają jeszcze do powiedzenia? O kurde, nawet daleki... O Jezus Mary, jaki daleki obszar wyświetlania. Jaki mega mod, całą mapę mi wyświetla. Wiesz, tam w oddali chyba jest... Co w oddali jest? Na pewno nie jest... Obóz, tam jest Zekrzajdosa, tam chyba kryjówka bandytów. O, a tu jest, o dobra, jest skrzynka, tam będzie... Tam będzie zawalony typ, z tego co pamiętam. A i dobrze pamiętam. Widzę, że nikogo nie ma oprócz Femo, no dobra. Femo, do kogo byś się dołączył? Mój, że świry albo sekta. Musimy się w końcu zdecydować. O nie, Gothic, najgorsza gra. Zamknij mordę, bo bana dostaniesz. Gothic to jest najlepsza gra na świecie. Nie ma lepszej. Tylko Gothic. Gothic! Wejdź! Wyjdź, demon! Już nikt cię nie kocha. Idź stąd. Psik! Kysz! Nikt cię nie chce. Gothic to życie. Gothic to miłość. Dobra, mam miecza. A! Trzeba pamiętać o save'owaniu. Bo kto wie, coś się teraz legiona może trochę, no... nie stykać. Dobra, no to panowie, do kogo dołączamy? Świr z sekty, czy stary obóz? Świr, czy stary obóz? Tylko raz w życiu dołączyłem do świr z sekty. Zawsze bierałem stary obóz. Zawsze stary obóz. Raz, nie, faktycznie, raz wybrałem tylko nowy obóz i raz wybrałem świr z sekty. A tak to za każdym razem stary obóz wybierałem. Dobra, idziemy bić czerwojada, może nie zginę. Bo jakby nie patrzeć, Gothic jest naprawdę dość trudna gra. To jest dość trudny tytuł. Upałę dostałem. Ja bym poszedł do świrów. Tam tylko profilne ziomki. No wiesz co, niby tak, Deziu, bo tam spotkamy Miltena i spotkamy Diego. Ale cała reszta starego obozu są... W skrócie, no chuje. Wiesz, nawet
tutaj mamy spoiler alert z Gothica 3. Torius będzie służył tym orkom. Dwójce będzie z bandytami po tej drugiej stronie wyspy, czy gdzieś tam. Później będą pod koniec gry nas chcieli... będą chcieli nas zapieprzyć. Bo polityka. W sumie jakby na to nie spojrzeć, to możemy powiedzieć, że z jednej strony stary obóz to jest taki PiS. Nowy obóz z kolei to jest PO. A świr sekty to jest Korwin. Widzicie, jakie dobre porównanie? Ale nie rozumiem, bo... ja bym poszedł do świr, to ja tam tylko pewnie. Do świr idź, nie słuchaj teraz dalej. Ale rozumiem, Wozgen, tego piłowego kłamcy. Że pierwszą rzeczą, jaką zrobisz, to pójdziesz do Wrzoda. Zabij go. Właśnie zastanawiam się, czy świr sekty, czy... A wiecie, co zrobimy... A nie, dobra, nie chcę mi się schylać. Chciałem zrobić ankietę, ale nie. Więc albo stary obóz, albo świr sekt. O, ziele! No bo jak mi... Ja chyba pójdę do świrów, wiecie? Chyba pójdę do świrów. To ten chuj na rynku za to mu łazi? Tak, dokładnie tak. Nie znam nikogo, kto by go nie zabił. I się pyta co chwilę. A, ten wrzut to jest jednak wielki wrzut. O, nowy obóz. Widzę, że jesteś myśliwym. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. Dobre piwo w kolonii karnej, aha. Chytaj piwo. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. To ten, co lubi zwierzęta. Tak nazywamy te wielkie pożyska. Należy atakować jeden po drugim. Aha, nie dla świru. Jednego osobnika od reszty. Szczególnie lubi się wymaga. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada, zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Dwa piwa? Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, bo w każdym razie każdy kupiec chętnie... Dobry jest, nie mam nic. Bez zadraśnięcia. Hej, ty. Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co polujecie? Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić. Jeśli wie się, jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Wiesz, Rzemon, ja Gothica pierwszy raz zagrałem jakieś... Jezus, nie wiem... 15-14 lat temu. Nawet chyba wcześniej. Koło premiery, z tego co pamiętam. I naprawdę, o Jezus, to jest... To jest gra mojego dzieciństwa obok Wormsów i obok Heroesów. Te trzy gry to jest moje dzieciństwo w skrócie. Ale Gothic wiem, że jest trochę nudny, trochę jest toporny, on jest bardzo toporny, ale Jezus Maria, jaka nostalgia jest do tego, co mi nawet nie potrafisz wyobrazić. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Ja nawet jesteś nie wiem, tu nowy, wiem, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi.
Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Od kupców? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką. Abym sobie takiego kepsa zrobił. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym Renegato, obozie. Pijali. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Powiedz mi jeszcze o kolonii. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedną dla mnie. Spoko. Jeśli uda mi się zdobyć je bez płacenia, wezmę ile tylko dam radę udźwignąć. To jest żyd. Równy z ciebie gość. Powinieneś pomyśleć o dołączeniu do nowego obozu. Gdybyś kiedyś tam trafił, pytaj o Laresa. To on zajmuje się nowymi. Ja to wstałem na domowe słowa, to jest wciąż śmieszne. No, jednak niespecjalnie. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilof. Będę o tym pamiętał. No dobra, lecimy dalej. Wciąż się zastanawiam, nowy obóz, stary obóz, czy świry z sekty. No i koniec końców, chyba jednak dołączę do świrów. Bo... o Jezus. Bo do świru dołączyłem tylko raz w życiu, tak samo do nowego obozu. A tak to zawsze wybieram stary obóz. Więc myślę, żeby sobie tak dla odmiany obczaić właśnie... Filków, dawno nie wiem. Nowy obóz to kurwa i chuj. Ale jest to pedał i ciota? Czy jak to było? Nie wiem, czy to są... młode ściwy jady czy stare? O nie! O nie! Au! Przepuść mnie! Przepuść! Idę, sorry, idę już. I krzywnia czy coś. Tam są te cholerne kiedoszczury, więc tam nie idę. Choćbym tam coś znalazł. O, piwo. Dobre piwko nie jest złe. Chodzę sobie, może coś znajdę fajnego. Jagódki na przykład. Przepuść mnie. Przepuść. Ale przepuść. No, ale przepuść mnie. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Nie. Diego powiedział, że mam się spotkać w obozie. W takim razie łaź. Przepuść mnie! Coś nowego? Nie, wszystko po staremu. To by dobrze. No dobra. Tak długo. Nie chciałbym być. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Cześć, Diego. Kiedyś takie sprawy załatwiały się inaczej. A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, tym samym
cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. Witamy w kolonii! Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza. Opowiedz mi jeszcze. Dobra, zrobimy to losowo. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? To jest gotika. Ostatni, który tego a i owszem, to jest gotika. Przecież trzeba przed chwilą na samym początku, po kadstence. A ty chyba przejść po kadstence. Tak, jesteś po kadstence. To było jakieś dosłownie 2-3 minuty zanim nie jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszno, żeby się stąd wyrwać? Zawsze. Dopiero co to trafiłem. Do Świrowic. Dobra, to idziemy do Świrów. Nawet nie będę trzymał monetą. Dobra. Żeby do Świrów trafić, trzeba było czekać sejwik. Gomez to... Dobra. Sojki Diego, że ci do chałupy wlazłem. Ale... sobie pośpię trochę. Sojki Diego, wychodzę już. O Jezu. Potrzebowałem trochę zdrówka. Orzeł to Jeszka, Jeszka to orzeł. Dobra, w pierwszej kolejności idziemy... Wow, motek lata. Jest! Hej, siema. Kolego, nowy? Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Siema. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się przyjaciel? Nie. Spadaj. Oho, nie jesteśmy w humorze, co? Lepiej będzie, jak pójdę z tobą. No to by się mi wyznacie z twojego skrzynia roku, czy coś. A może to niespodzianka? Uwielbiam niespodzianki. Że mógł się śmiać. Ty, idź stąd. Spadaj. Chcesz być przez chwilę sam, tak? Rozumiem. Będę się trzymał na uboczu. Że muszę, że ja mogę się jeszcze miesiąc pierdalać. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Nie, to nie do tego. No, chyba sobie poszedł. Nie chciałbym. Da, tu jest jeden ze świrów sekty. Pogadam sobie z nim. Co tu robisz? Ja walczę ku chwale wielkiego śniącego. Jego już ćpany jest. Walczysz na arenie. Zostałem wybrany przez moich mistrzów, by bronić na arenie honoru obozu na bagnie. Przyświeca mi więc wyższy cel. Walczę, by pokazać niewiernym, jak wielka jest potęga śniącego. Coś mi to przypomina te słowa, coś mi to przypominają, ale... Nie wiem, kim nie, w naszym obozie znajdziesz świętych mężów, którzy odpowiedzą ci na to pytanie znacznie lepiej niż ja. W zeszłym roku też powiem ci opiekał. Tylko tyle. Śniący będzie naszym zbawicielem. Przyprowadził nas tutaj i z jego pomocą uda się nam stąd wydostać. Tak, nasze oczekiwanie wkrótce dobiegnie końca. W tej chwili przygotowujemy się do rytuału wielkiego przyzwania. Mógłbyś opisać mi drogę starym do waszego obozie obozu? Znajdziesz kilku nowicjuszy bractwa, którzy chętnie wskażą ci drogę do obozu na bagnie. Znajdź któregoś z nich i porozmawiaj z nim. Na czym polega rytuał, który nawet nie pozwoli im powiedzieć, wspólne to jest przywołanie śniącego jest jedyną drogą do odzyskania wolności. Jeśli chcesz się jeszcze czegoś dowiedzieć, powinieneś udać się do naszego obozu. Okej, dzięki za info. Nie zwracaj na mnie uwagi. Będę się trzymał ciebie, spokojna głowa. O, ten typu podobno się zamawiał z owcami. Nie, to tylko ojciec. Możesz się zamknąć, choć na chwilę? Jasne! Spadaj. Chcesz być przez chwilę sam, tak? Rozumiem. Będę się trzymał na uboczu. Wiecie co? Chcesz...
Schowaj broń. Spoko, spoko. No. Chciałem go dobić, schowaj, ale... Schowaj natychmiast tę cholerną broń. Nie schowałem. Sam się... O kurde. O fuck. O, what the f... Już nie miałem broń. Gwiani chyba. Co nawet co nie gwiani? Techniką może się... A myślisz, że co... Halo, przecież... Jeśli myślisz... Zdecydowałeś się wreszcie, dokąd chcesz iść? Do piekła! Myślałem. Zawodowy przynajmniej nie przerywa w treści lekcji. O, cień, siema. Tu gdzieś były... O, tutaj były chrząszcze. Ubijemy je i będzie trochę ekstra. Te może pójdę do snafa i sobie zrobię przyprawkę. Ale nie mam piekielników. Kurde. Nie dobrze. Nie dobrze. Nie w lekcję, czy wam była każda lekcja. Poza matą i fajnie, no to. Idzie nawet podobnie. Tu jest Mordrak? Ha, hej, pamiętam. Nowa twarz! Siemasz. Jestem Mordrak. Zapamiętaj sobie to imię. By the way, jak tam u was w Gimbazjum, o Jezus, nie pamiętam jak było w Gimbazjum. Za niewielką cenę. I nie chcę pamiętać jak było u mnie w Gimbazjum. Co tam masz? Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Wybierz coś. Juda. Jasne, czemu nie? Niech poczuję miksturki. Nie masz mieczów, co? Mieczy. Pochodnia. Monety bezwartościowe. Ale dam ci dwa kubki. Mięso chrząszcza sobie zatrzymam. Siłka sobie zostawię. O! Dam ci jakąś kupę, na przykład pałę ci dam. To ci dam. I to ci dam. Dobra. Dobra, i kolejna sprawa to muszę sobie mieczyk zabrać. Stary miecz biorę i odprzedam mu ten drugi miecz. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Wybierz coś. Pik. I łap zardzewiały mieczyk. I wezmę sobie od ciebie. O kurde. Co tu jeszcze? Miksturka na pewno mnie stać. Bonus punktów. Jezu, drogo się cwaniaczek ceni. Chyba chlebek i coś sprzedam mu jeszcze. Chodnia za drogo. No dobra, no stracę. Mam nadzieję, że wydam cały hajs na pocieszenie. Co gotik, gotik! Brzmi jak dobra inwestycja. Chyba, Jezus, nie czytałem, widzę z film wrócił. No wrócił, wrócił Arctic. A wszystko przez głupi prąd, który mnie wywalił. Dobra. Dexter, o, jest typu. Ty mnie Niech śniący Siema. Będzie z tobą, nieznajomy. Jestem tu, by wskazać ci właściwą ścieżkę. Kufel nas strzelał Boga. Kim jest śniący? Śniący przemawia do nas poprzez sny i wizje. Przewodzi nam, odkąd nawiązał pierwszy kontakt z Iberionem. 5 lat temu. Wszyscy wyznawcy Bractwa wyrzekli się 3 bogów. Teraz modlimy się o zbawienie tylko do śniącego. Zbawienie od czego? Od tego przeklętego miejsca naturalnie. Śniący wskaże nam drogę do wolności. Co widziałeś? Co powiedział wam śniący? Co powiedział wam śniący? Zaprowadził nas na bagna, na ruiny starej świątyni. Tam zbudowaliśmy nasz obóz. Dał nam niezależność. Żaden z nas nie musi pracować pod ziemią. Pokazał nam, jaka moc drzemie w bagiennym zielu. Teraz sprzedajemy je innym obozom, otrzymując w zamian wszystko, czego nam potrzeba. Wreszcie obdarzył niektórych z nas darem magii.
magii starożytnej i potężnej. Różnej od tej, którą wykorzystywali dotąd magowie tego królestwa. Jaka sekta. Opowiedz mi jeszcze o magii śniącego. Magia śniącego pozwala ci kontrolować rzeczy siłą twojej woli. Jednak tylko wtajemniczeni guru poznali tajniki tej magii. Która ścieżka jest właściwa? A która nasza ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego, oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami w pełni swej chwały. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na wielkim bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. Jasne. Co mi przyjdzie z przyłączenia się do was? Może okażesz się jednym z wybrańców, którzy otrzymują od śniącego dar magii? A może dostąpisz zaszczytu służby w świątynnej straży? Tylko najlepsi spośród wojowników mogą należeć do strażników. Jeśli śniący będzie ci szczególnie sprzyjał, może dane ci będzie połączyć jedno z drugim. Najlepsi strażnicy otrzymują również dar magii. Jak widzisz, nasze bractwo otwiera przed tobą wielkie możliwości. Pamiętaj o tym, zanim zdecydujesz się przyłączyć do któregoś z innych obozów. To jest niemiecka gra. Przypadek? No bo ja tak próbowałbym. Jak się spinałem przy stoliku do zarażera? Pierdol się nazywa. Czy jakoś... Tak. Kto dał suba? O nie! Co ten Twitch mi oferuje? Ja nie wiem! O nie! Torrent, dzięki za suba! Jesteś wielki! Dzięki tobie! Nie. Dobra, lecimy. Zaprowadź mnie do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale! Chodź za mną! Dobra, lecimy. Lecimy do Świlów. Dobra, i teraz sprawa. Do kim będziemy chcieli zostać? Strażnikiem świątynnym, napierdzielającym z miecza? Czy zostaniemy chyba guru, tak się to nazywało, którzy będą napierdzielać z magii? Podpierdzielania frytko w umysłem. Co? Czemu dajesz, że jesteś zielpenem? Dajesz Shoryonto, jebnij fatangiem. Synu, ludzie zawsze gadają. Ludzie zawsze gadają. Ej, tam za tym kieturzem jest Nek, jakbyście nie widzieli. Wiecie, kim jest Nek? Nek to taki w kościół. Da, chodź kolego. Ej, będziesz się bił z tymi, czy... Z Jaszulkiem się będziesz bił? O kurde, dostałem expa, choć nic nie zrobiłem. Dobra, nie mogę go oskurować i nic. No poczekaj kolego, poczekaj. Tu mogę sobie co nieco pokraść. Po co mi talerz? Ale zioło oczywiście. Nek jest spoko, bo cieszy. Masz, poczęstuj się. Dzięki! Zawsze chciałem dostać mandarynkę. Dzięki, Torrent. Daj. Nie, no, ej! Tak się nie bawimy. No ja chciałem mandarynkę. Ha, dobiłem go. Ale patrzcie na tą wodę w tle. Ten wodospad. Ta woda. To wygląda jak jakaś, nie wiem, animacja z animu. No patrzcie, jak jest owane. Okej, BB. Ja jestem tchórzem, nie mam expa. Dawaj mi expa. Wow. Patrzę się i dostaję levele. Mam puknoki.
Aha, widzisz go bić? Bij go. Dzięki. A ja się patrzę. Lepiej niż ktoś dzisiaj. Jezu, zobaczyłbym, Femo, co tam dałeś. Ale no, boję się, że jak zminimalizuję grę, to mi skraszuje. Podjęli wodospad z Wiedźmina. U, jagoda. Ścierwojady, kryfiopijca. Dobra, panie Bal Parwej Parmezanie, idź bij mi. To jest słany ten Lipowska i nie ma. Po co później to przejść bez... Ej, tam jeszcze jeden jest. Wiesz, że go zbij. Dzięki. Zbudź się! O, jasne, Jezu, przepraszam, nie chciałem. God damn it, chłopie. Zdenerwuj się. Lecimy. Tupta tymi nogami jak ja po windzie, czując żylaki w udach. O, jest, to już jest starość, Torrent. Coś tu wisi. Panie Bal Parmezanie, idź mi, bij ich, bij. Dobra, bierzemy mięsko. U, tu są grzybki jeszcze. Dobra, ale będzie trzeba, halo, będzie trzeba dołączyć albo do strażników, albo do tych palących trawkę magów. Znaczy, strażnicy też palą trawkę, żeby być silniejszymi. Także no do kogo dołączamy? Do strażników napierdzielających mieczem, czy góry? Którzy podpierdalają frytki z McDonalda. Z siłą umysłu. Jać. Jaszczury. Grzybki. Więcej grzybków. Piekielniki. Jak on ma rolki na nogach, ty się nie znasz. On był inspiracją, jak Blizzard robił Lucia w Overwatch. I wszystko jasne. Proste, do strażników. A co jeszcze powie? I samymi kopalniakami. Kung Fu Panda? Bierzemy zioła. Ło, jak to bagno. No tak samo. Jesteśmy na miejscu. O, dzięki. Tam leży obóz Bractwa Śniącego. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Zapytaj o Korkaloma. To on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Ciekawe, czym się inspirowali. Ciekawe. Chyba jakąś sektą. Jakąś wrogą ludziom sektą. Nie wiem. Jehowym pewnie. Siema. Witaj, nieznajomy. Siema. Stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie Bractwa Śniącego. Co cię tu sprowadza? Słyszałem, że szukacie nowych członków. Chciałbym do was dołączyć. Zatem bądź pozdrowiony. Bractwo Śniącego chętnie wita wszystkich, którzy wyrzekli się drogi zła i chcą żyć wedle nauk Śniącego. Jeśli naprawdę chcesz zostać jednym z nas, spróbuj zwrócić na siebie uwagę Bal Namiba. Znajdziesz go na placu, tuż za bramą. Ale nie wolno ci odezwać się do niego. Zaczekaj, aż on zwróci się do ciebie. Okej. Potrzebuję jakiegoś pancerza. Musiałbyś zasłużyć sobie na zbroję świątynnej straży, taką jak ta, którą noszę. Ale na początek wystarczy ci szata nowicjusza. Lepszy ryc niż nic. Oczywiście, nie otrzymasz jej za... Ej! Wszystko za pieniądze. 500 były... Aha. Dobra. A ja nie mam tylu. Mam 13... Było tylko 13. Bal Namib i Lester. Siema. Kim jesteś? Nazywam się Lester.
zajmuje się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Baal Namiba. Obcym nie wolno rozmawiać z guru. Opowiedz mi o waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? Wszystko. Co możesz mi powiedzieć o bagiennym zielu? Cóż, ziele rośnie wyłącznie na bagnach. Zanim da się je palić, trzeba je odpowiednio przetworzyć. Tym właśnie zajmują się nowicjusze. Ziele ma działanie relaksujące i uspokajające. Dzięki niemu można osiągnąć stan umysłu pozwalający na nawiązanie kontaktu ze śniącym. Część zebranego ziela wymieniamy ze starym obozem. Tam też pozyskujemy nowych członków bractwa. Wielu z nich dołącza do nas tylko ze względu na ziele, ale przynajmniej pomagają nam w pracy. Co możesz mi powiedzieć o śniącym? Śniący to boska istota, która zsyła nam wizje objawiające jego wolę. W każdym razie zsyła je guru. Modlimy się do niego, bo obiecał zwrócić nam wolność. I wierzycie mu? Hej, jestem w tej kolonii od 2 lat. Wiesz, jak długie mogą się wydawać 2 lata w więzieniu? Nie wyobrażasz sobie, w co byłbym w stanie uwierzyć, byle tylko wydostać się z tego przeklętego miejsca. Opowiedz mi o tutejszych kastach. Najwyższą kastę stanowią guru. To niezwykle potężni duchowi przywódcy naszego obozu. Strażnicy świątyni wykorzystują siłę swego ducha w walce. Ich ciało i duch funkcjonują w idealnej harmonii. Lepiej nie wchodź im w drogę. Ja natomiast jestem nowicjuszem. Naszym zadaniem jest wykonywanie wszystkich pomniejszych zadań, no i oczywiście żarliwa modlitwa do śniącego. Niektórzy nowicjusze dostąpili zaszczytu pobierania nauku guru, ale aby to osiągnąć, trzeba służyć w obozie przynajmniej 2 lata. No ładnie. Opowiedziałeś mi, chciałbym, jak znajdę Jak znajdę najważniejsze miejsca w obozie? Mogę ci pokazać wszystko, co warto tu obejrzeć. Dobra. Chciałbym zostać członkiem bractwa. O tym, czy możesz zostać jednym z nich, zadecyduje Kor Kalom. Ale on polega zwykle na opinii pozostałych guru. Baal Namib na przykład jest jednym z nich. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godny, by należeć do bractwa. Dopiero wtedy guru wyślą cię do Kor Kaloma. O, rany. Jak mam tego dokonać, jeśli żaden z guru nie chce się do mnie odezwać? Chociaż trudno w to uwierzyć, guru będą obserwowali każdy twój krok. Jeśli uznają, że zasługujesz na zostanie jednym z nas, sami się do ciebie odezwą. Z pewnością znajdziesz w obozie wiele okazji, by udowodnić swoją przydatność. No dobra. Ale ja muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję ci, że potrafię udzielić ci wszystkich potrzebnych informacji. No dobra. Niech śniący macie w swojej opiece. Dobra, czyli spróbujmy dołączyć do tych sił sekty. No i wciąż się zastanawiam, czy faktycznie dołączać do strażników. Ile mięsków? Dobra, jeszcze 7 mięsków muszę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Już wszystko. Tak się giluje mięsko. Tak żyjemy mięsko, tak gotujemy. Gotuj z wogą. No ciszę. Popalają sobie. Siema. Dobra, musimy coś popomagać im. Nowicjusze jacyś. Nowicjusz, fajka. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcym. Czym się tu zajmujesz? Przekazuję mądrość śniącego naszym nowicjuszom. Sam jestem jeszcze nowicjuszem, ale już wkrótce zostanę Balem. Jednym z guru. Rozmawiałem nawet z Iberionem. To wielki wybraniec. Powiedział mi, że jeśli będę pracował wystarczająco ciężko, niedługo sam zostanę wielkim mistrzem. Ale to jeszcze przyszłość. Nie śpieszy mi się, rozumiesz? Zostanę mistrzem, gdy przyjdzie odpowiednia pora. Chwilowo jestem bardzo zadowolony z mojej pracy.
Na czym polega twoja praca? Wraz z kolegami testuję magiczne substancje opracowane przez Korkaloma w jego laboratorium. Jego asystent przynosi nam co kilka dni coś nowego, a my to testujemy. To ziele otwiera twoją duszę. Po zażyciu odpowiedniej ilości będziesz mógł nawiązać kontakt ze śniącym. A tobie udało się kiedyś stanąć przed obliczem śniącego? Nie, jeszcze nie. Ale tylko dlatego, że nie dostajemy wystarczającej ilości ziela. Musisz więcej zioła dostać. Zawsze pyta nas o efekty, ale odnoszę wrażenie, że wcale mu nie zależy na moim zdaniu. Jeśli jego wynalazki działają stymulująco, natychmiast trafiają do guru. Ale niedługo ja sam zostanę guru. Wtedy otrzymam odpowiednią porcję ziela i będę mógł osobiście wysłuchać głosu śniącego. No dobra. Chciałbym dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Chcesz do nas dołączyć? To świetnie. Zaczekaj. Tak, chyba mógłbym ci pomóc. Co mam zrobić? Nie jestem jeszcze guru, ale mam pewne wpływy w bractwie. Oczywiście musiałbyś wyświadczyć mi drobną przysługę. Rozmawiałeś już z Fortuno? Nie, kto to? W takim razie idź do niego i odbierz swoją dzienną rację. Jeśli dasz mi całe ziele, które od niego otrzymasz, dobijemy targu. Przemyślę to sobie. No dobrze. Mam już dość tej planiny. Mam ziele przy sobie. Możemy zawrzeć układ. Miał być mrok północy, a nie jakaś trawa. Przynieś mi to, o co cię prosiłem, wtedy dobijemy targu. No dobra, idę. Muszę Fortuno znaleźć. Gdzie jest to Fortuno? No, szukamy typa. No widzicie, tak się kupuje. Tak się kupuje poparcie. Ziołem. Zielem. Daj komuś zioła, się to ustawi. No widz, no widz, już bal. Więcej balu. Gdzie jest ten cholerny Fortuno? Kiedyś takie sprawy. Gdzie ten Fortuno? Nie wiem, czy ma, kojarzy mi się, że on jest gdzieś tu chyba. O, jest, faktycznie. Dobra. Co to za prezent? To mrok północy. Dobry towar. Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję, ale gdybyś chciał dostać więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. Chcę coś kupić. Czego szukasz? A może chcesz coś sprzedać? Ja co tam? Uuu, ile zioł, o Jezu. Dobra. Co by ci tu dać? Talerz. Tyle pochodni ci dam. Chrząszcza sobie stawiesz, skrzydełka ci dam. Pisemko oczywiście stawię sobie, mięsko. Zio sobie zostawię. Dobra. 54 biurki sobie wezmę. Poszpadaję tą kupę i sobie pieniążków uzbieram. Pokaż mi swoje towary. Dobra, lecimy dać zioło temu typkowi. O, fuck. Tylko zachowaj to dla siebie. Nie powinno widzieć. To... Niektórzy... Już będę miał poparcie jednego typa. Siema, mam dla ciebie zioło. Mam ziele przy sobobie. Możemy zawrzeć układ. Dobrze. Zauważyłeś pewnie, że żaden z guru nie chce z tobą rozmawiać. Możesz to zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Mogę ci powiedzieć, jak tego dokonać. Dobra, mów. Jak mogę przekonać do siebie guru? Balkadar wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłuż się czarami. Okay. Tylko nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Uśpij któregoś z jego uczniów albo coś w tym stylu. Baal Namib to ten przy bramie. To jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie. Lester będzie mógł ci jakoś pomóc. Porozmawiaj z nim, jak tylko mistrz oddali się na chwilę.
Pozostali guru są mniej wymagający. Spróbuj się im jakoś przypodobać, a raz dwa dostaniesz się do bractwa. Dzięki za radę. Ej, w końcu umowa to umowa, nie? Dość tej paplaniny. Dobra, najpierw pójdziemy ogarnąć Namibal. Później pójdziemy po tego magowego. No i trzeba skądś wytrzasnąć magię. Czar jakiś. No i coś spróbujemy. Pokaż mi, jak dojść. Do nauczycieli. Chodź za mną. Od razu niektórzy nigdy się nie nauczą. To się już... To lepiej się do domu nie mieszać. Ku chwale zioła. A panie Lester, już tu jesteśmy, czy... Jan Boski, mogę gdzieś dać bliżej. Nie powinieneś. O, tu jest nauczyciel jakiś. Faktycznie tam na górze też są jakieś typy. Tam znajdziesz Baal Kadara. To on naucza nowicjuszy. Nad nami znajduje się plac treningowy świątynnych strażników. Zaczekam na ciebie na dole, albo u Baal Namiba, przy wejściu do obozu. Jak mogę skłonić twojego mistrza do rozmowy ze mną? Musisz wiedzieć, co chciałby usłyszeć. A co chciałby usłyszeć? Kiedy następnym razem będziemy blisko niego, zwrócisz się do mnie i porozmawiamy chwilę. Baal Namib martwi się, gdyż wielu nowicjuszy oprócz modlitwy do śniącego czci jeszcze starych bogów. Powiesz mi, że wyrzekłeś się innych bóstw i od tej pory zamierzasz wznosić modły wyłącznie do śniącego. Wtedy ja zapytam, dlaczego podjąłeś taką decyzję, a ty odpowiesz, że przeżyłeś wizję, w której śniący wzywał cię do siebie. To go powinno zainteresować. Myślisz, że dasz sobie radę? Nie, to jest trudne. Niech śniący macie w swojej opiece. Niech śniący macie w swojej opiece. Ci mi magii nie sprzedadzą, co? W jaki sposób mogę do was dołączyć? Nic prostszego. Porozmawiaj z młodszymi guru. Oni ci chętnie pomogą. Spodoba ci się tutaj. Uwierz mi. Słyszę właśnie. Jany, robi się ciemno. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Siła. Możesz mnie czegoś nauczyć? Zejdź mi z oczu, niegodny robaku. Uczę wyłącznie strażników świątyni śniącego. No dobra, dobra, sorry, no. Nie chciałem. Cześć. Możesz mnie czegoś nauczyć? Chcesz zostać silnym wojownikiem, więc szukasz mistrza, który wskaże ci drogę. Gotka sobie nauczyłem, widziałem. Dobra okazja. Ja ano? Nie mogę ci pomóc. Poświęcam mój czas tylko członkom Wielkiego Kręgu Straży Świątynnej. Co mam zrobić, żeby zostać świątynnym strażnikiem? Najpierw musisz odsłużyć swoje jako nowicjusz, dopóki nie przekonamy się, że jesteś oddanym sługą śniącego. Dopiero wtedy możesz do mnie wrócić, a ja udzielę ci lekcji. Ja, musimy się nawrócić na jedyną słuszną religię. Nic nie widzę, jest ciemno jak w... Wszyscy wiemy jak, gdzie. Ej, no bo serio, cholerę widzę. Au. Cześć. Nie mogę tu usnąć. Dobra, sorry, sorry, idę. Nie było zbyt mocno. Ej, serio, nie widzę, gdzie idę. Ciemno. Ej, ja mam przecież pochodnie. Zapewne masz rację. Aha. Patrzcie, jak jestem mądry.
Jo, o Jezu, o Jezu. No, no niedobrze, mogę iść jedynie na górę i tam ogarnąć, ale najpierw się prześpię. No dobra, przepraszam, idę stąd. Przypadek, sorry. Muszę się iść wyspać, pójść spać, coś. No tu byli ci strażnicy, no dobra. Rozmawiałeś z Korangarem? I co powiedział? Ale nie. Kazał mi zgłosić się do niego, gdy już zostanę świątynnym strażnikiem. Najwyraźniej ma o tobie wysokie mniemanie. Inaczej nie odezwałby się do ciebie. To wielki zaszczyt zostać przez niego choćby zauważonym. Do mnie odezwał się po raz ostatni całe 2 miesiące temu. Chyba idziemy porozmawiać z którymś. Chwila, mogę pogadać z tym typem? Żeby dał mi jakiś strzał czy co? Tak by mi się nie odezwał. Tylko skąd ja? Pokaż mi jak dojść. Muszę skądś wiedzieć, trzeba stanąć magię. Ciekawe, czy w ogóle się pyta się godzin wyjebyś. Więc to nie wiem, Deziu jakoś niekoniecznie mi się śpieszy. Ale mówiąc gotika mogę grać nawet sporo. O! Mogę spalić, dobra, super. Dobranka. Hej, ty! Wynoś się stąd! Dobra, dobra, idę, sorry. Mądra decyzja. Chciałem tylko pospać w twoim łóżku, no sorry. Stanka jest 10 minut. Speedrun! Jezu, dobra. A to wiem. Dobra, idziemy pogadać z Lesterem. Kolejnie to muszę użyć magii. Muszę użyć magii na jakimś uczniku, tylko ja wezmę czary. Mogę czas na jakiś szary czy coś. Może jakbym z kimś pogadał? Jak ci się nie śpieszy, to pewnie 20 godzin plus będzie. Prawdopodobnie tak. Ach, miło cię znów widzieć. Co u ciebie słychać? Wyrzekłem się starych bogów. Czyżby? Co cię skłoniło do tak drastycznych kroków? Przeżyłem objawienie. Śniący zwrócił się do mnie. I co powiedział? Powiedział, idź do obozu na bagnie i przyłącz się do bractwa. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, nieznajomy. Tylko nieliczni dostąpili takiej nagrody. Co jest fajne, gotik dobra. Tak, trzeba sejować, bo to jest nawet dość trudna gra. Jakby nie patrzeć, dość trudne. Zostałeś wybrany przez Śniącego. Czy twoim życzeniem naprawdę jest dołączyć do nas? Wygląda legit. Nie ma buma. Nic nie mów! Tak, chcę podążać drogą Śniącego. Chcę trwać codziennie zioło. Powiedz mu, że przysyłam cię do niego, bo widzę, iż twoja wiara jest szczera. Zejdź mi z drogi! No sorry, idę już, rany boskie. Dobra, mam do Korkaloma iść i pójdę. Pogadam z nim. A pamiętam, że Korkalom to był wielki kawus. No. Także no. Nie mogę się doczekać momentu, w którym go. No. I spoiler, ale będzie tak. Rany boskie, jak tą całą grę pamiętam na pamięć. Poza tym, jak dołączyć do obozu na bagnie nowego. Bo cały czas bierałem stary obóz. Tylko raz właśnie dołączałem do starego, do nowego i obozu i świrów. A, to był Korkalom. To się chyba nigdy nie zmieni. O, tam jest kuźnia.
Przydałaby mi się jakaś lepsza broń. Chyba nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli tam wejdę. Okazuj mojemu mistrzowi należyty szacunek, albo nie pożyjesz długo. Jasne, jasne, spoko. Kane. Czego chcesz? Właśnie, ja tego typa nie lubię. Chciałbym przyłączyć się do bractwa. Podobno jesteś zwierzchnikiem nowicjuszy. I to ty decydujesz, kto zostanie przyjęty. Nie mam teraz czasu. Moje eksperymenty są zbyt ważne, bym mógł zawracać sobie głowę nowo przybyłym. Zdam się na osąd Balów. Jeśli oni uznają, że jesteś gotów, by do nas dołączyć, zgłoś się do mnie ponownie. Dobra, no. W takim razie teraz musimy się pobawić z tym Czary Mary. Tylko tego maga. Jeszcze to jest taki gość, który pracuje kilka dni i ktoś miał go zamienić na bagnie. Te faktycznie coś takiego było chyba. Faktycznie. Nie pamiętam w ogóle ścieżki bractwa. Ale całą fabułę znam od drugiego rozdziału, kiedy musieliśmy iść do tej kopalni starego obrazu. Nowicjusz. Darion. Siema. Cześć, jestem tu nowy i chciałbym poznać lepiej was. Siema, jestem nowy. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Odkąd strażnicy świątyni rozpoczęli przygotowania do walki, pracujemy dniem i nocą. Nie mam wiele czasu na pogawędki, więc nie zawracaj mi głowy, jeśli nie chcesz niczego kupić. Jeśli myślisz, że... Chciałbym coś kupić. To świetnie. Oto broń, którą mam aktualnie na składzie. Lub miecze, dobry biznes. Tak coś słyszałem właśnie. Zioło! Bełty, kusze, pałka. O, jest broń. Dobra. 100 byłek ludy sobie życzysz. Stal. Że nie wiem, czy potrafię robić te wszystkie. Nie wiem, czy potrafię robić. 67 byłek ludy. Może. Dobra, nie. Na razie. Na razie... Nie. Mam już. Miecze, bla. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem. Ta, kolejny kimś, bar. Kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Dokładnie. Widzę, że tak. Powątpiewasz w wszystko rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy. Ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami. Dokładnie, ale twój jest duch tak samo jest mówiłem. Silniejszy niż stary ich kłamstwa. Jest czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować tak twoim jest duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Nie pozwól, by strach tobą kierował. Wiem, uwolnij się. Przejrzyj na oczy. Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze czeluści piekieł. Znikną z tego świata jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Wtedy zapłacą cenę. Zapłacą ją własną krwią i własnym życiem. Nie śpaj tyle. Hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z tobą rozmawiać? Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. Wydaje mi się, że wozniesz się przyjdzie tego wieczora. Wyczuwam w tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będziesz gotów, by do nas dołączyć. Przemówiłem do ciebie, bo chcę dać ci szansę udowodnienia swojej lojalności. W jaki sposób mogę udowodnić swoją lojalność? Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz, które zechcą przyłączyć się do naszej społeczności. Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności dla naszego obozu, przyprowadź mi jeszcze jednego człowieka, który zechce zostać członkiem bractwa.
No gdzie mam szukać nowych członków bractwa? Na początek rozejrzyj się w starym obozie. Wielu z tamtejszych ludzi ma już dość terroru i kłamstw. Potrzebują tylko odrobiny wsparcia. W nowym obozie raczej wiele nie zwojujesz. Mieszkają tam sami barbarzyńcy. No dobra. Fila, gdzie są zadania? Jaką nie pamiętam. O, jest. Przyjęcie nowego sejwa. Nowinowyznawcy, to jedno. Ale ja muszę magię. Muszę się nauczyć tego czaru głupiego. O. Co za typ. Skąd ja wezmę głupi czar? Dobra, lecę na główny dziedziniec. Może tam coś znajdę. Temu typowi muszę przynieść jednego nowego typa. A właśnie, właśnie. A propos tego przeprowadzenia. Coś mi się wydaje, że tu był jeden z Noarego obozu typ, który chciał dołączyć. I chyba coś z nim było, trzeba było się z nim dopytać. Czekaj, lepiej się. I chyba od niego zacznę. O właśnie, Melvin. To byłeś ty chyba. Siema. Cześć. Nie jesteś z tego obozu, prawda? Cóż, teraz już jestem. Tydzień temu wyruszyłem ze starego obozu. Mój kumpel Dusty miał iść ze mną, ale postanowił jeszcze trochę poczekać. Dobra, czyli Dusty'ego musimy szukać, to jedno. Druga sprawa, to musimy ten czar, nie wiem, snu znaleźć. Kurde, skąd go wezmę? Niektórzy... Któryś wydaje? Talas. O, Talasa kojarzę skądś. On chyba był tam w jednej misji. Ej, chłopacy, bo... Co, demo? To się już więcej nie powtórzy. O, widzę, sobie pogadaliśmy dużo. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Lecz w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Co? Ludzie zawsze. Ludzie zawsze gadają. Mogli już więcej nawet słyszą. Niektórzy, czekaj, lepiej. Dobra, lecimy. Ciekawe, czy Gothic zyskałby w 4K. No już teraz zwiększyło nam teksturki i... Gramy w większej rozdzielczości w nowych teksturkach. To jest HD mod, gramy. Ale mam wolny hajs i miałem pytanko. Jaki mikrofon kupić do 100 zł? Jezus, mikrofon. Kup kepsa. Dokładnie, Fema. Dokładnie, kepsa. To nie było zbyt... Myślę, zobaczysz, że jak Wolfgang gra do Gothica 2 Modern Spartan DirectX 11. A no, to może być ładne. Nie wiem jak, ale domyślam się, że to będzie ładne. Jak mój mikro, bo stanie się martwe memy. Nie kupuj, demo, nie kupuj. Demon i mikrofon, ha! Nie. Dobra, a propos, za chwilkę będę miał level kolejny, drugi poziom, punktów umiejętności mam 10, spoko. Ale przydałaby mi się jakaś lepsza broń i zbroja. Nie mam na razie 500 bryłek i ludy, żeby kupić sobie tą zapaskę, czy opaskę, cokolwiek to jest. Broń mam beznadziejną, więc nie ma co się rzucać jakąkolwiek. O Jezu, niewidziana ściana. Ciekawości. A, nie działa. Dobra, lecimy do starego obozu. Prawdopodobnie ogarnę chyba jedną misję poboczną. Tam było przy gadaniu z mieczem. Z mieczem jest dość szybka misja, zdobędę trochę expa. To jedno. A później przyprowadzę tego Dusty'ego. Przyprowadzę tego Dusty'ego do obozu na bagnie. O nie, jaszczury. O, grzybki. Myślałem, że je brałem. Chyba, że odniosłem. Aj, do Snafa możemy pójść. Też będzie troszkę darmowego expa, a zdobędziemy zupki darmowe codziennie. To też jest całkiem spoko pomysł. Także zobaczymy, do kogo pójdziemy najpierw.
Chyba Snafa będziemy mieć wcześniej, ale warto by też skoczyć do gościa kartografa po mapę. I może by się znalazł jakiegoś, nie wiem, gościa, który sprzedaje szary czy coś. O, niewidzialna ściana. Jakbyś miał kupić to Trust Medal. Kupuj sobie Blue Yeti. To się będziesz rozdrabniał. A to na luzie hula na Windows 10, czy to jakieś jamo specjalne wersje? Tak. To. Tak, jakiś dzwonek. Ciu. Blue Yeti sloty. No kurde, no hopie. Hej, ty! Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Nic dziwnego. Dopiero co tutaj trafiłem. To lepiej uważaj. Poza murami jest bardzo niebezpiecznie. Tylko w obozie możesz spać spokojnie. Dobra, Snaf będzie gdzieś tam, ale kartograf jest gdzieś indziej. Kopacz. Oni na pewno nie są kartografami. O nie! Nie ten typ. Omijam cię. Psik. Nie lubię tego typa. Później go co prawda zabiję, ale no już swoją drogą. Cień. Jezus, dobra. Muszę kartografa znaleźć. Snafa. Młotki latające. Miecze. Super. Srakenek. Nie pamiętam, gdzie był to nie mój głupi kartograf. Myślałem, że to się skończyło już. Jeszcze Dustiego musimy gdzieś znaleźć. Lepiej. O, Solki. To się już więcej nie powtórzy. Się... O nie, Fleczy, idź stąd. O, wuj, gej, dobra. Siema. Witam. Nie widziałem cię jeszcze tutaj. Jesteś nowy, prawda? Tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już, do którego obozu dołączysz? Nie, masz dla mnie jakieś sugestie? Cóż, to zależy. Każdy obóz ma swoje wady i zalety. Dopóki nie podejmiesz decyzji, możesz zostać tutaj. Właśnie zwolniła się jedna chata. Dobra, gdzie jest kartograf? Kartograf, kopacz. To się chyba nigdy nie... Tak długo jak mnie to nie... Chujno? Nie, chujno. On chyba nie sprzedaje map. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Jan Boskie, kto sprzedaje mapy? Łejo ci powie, że mikrofon do 100 zł to dla plepsu i żebyś za 3000 kupił. Jeszcze cię odzję, bo wszyscy widzę. Nie obrażając złego, prawdopodobnie by tak powiedział. Dobra, idziemy do Snafa po zupkę. Trochę expanda zbieramy, później poszukamy tego kartografa. O! Przebiegamy przez chatę. O, siema! Hello! Dobry kolega. Cześć. Jak leci? Nie najgorzej. Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić? No, co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z chrząszcza a la Snaf z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze 3 chrząszcze i parę piekielników. 5 powinno wystarczyć. Brzmi nieźle. Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Jasne. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. Albo zdech. Mam przy sobie rzeczy, cały poziom, jej! Świetnie. Teraz muszę je tylko wrzucić i za chwilę potrawka będzie gotowa. Zaczekaj. Już?
Powiedziałeś, że mogę dostać tyle potrawki, ile tylko zapragnę. I dotrzymam słowa. Proszę, weź te 3 porcje. Dzięki. Dobra, snow załatwiony, teraz musimy znaleźć kartografa. Mapa mi jest potrzebna. Ja ci się szpierdzielę. Safe. On gotuje w czasie rzeczywistym. Bo. Cień. Cień cieniem, ale kartografa szukam. Kopacz. Cień, kopacz. Czekaj, co fix jest ten cholerny. O, Graham! Ktoś kojarzy z nim. Ktoś mi się z nim kojarzy. Siema. Cześć, jestem tu nowy. Nazywam się Graham. Rysuję mapy. Chyba się jeszcze nie widzieliśmy. Czego potrzebujesz? Mapy. Chciałbym kupić mapę. Jasne. Co cię interesuje? Im więcej widać na mapie, tym jest droższa. Mapa kolonii, szkic, mapa stacji. Za 50. Kurde, kupię. Biorę. Masz uchrząszczę troszkę. Piwo ci dam. Bo i tak widzę, że nic mi ono nie daje. Ryż, potrawka chrząszcza. No dobra. Mapa jest. Bang. Kolejna sprawa, to musimy iść do tego typa, który chciał miecz kupić. Weźmiemy miecz ekwa, zrobimy i poszukamy Dusty'ego, który był gdzieś właśnie w tym rejonie. Tak mi się przynajmniej kojarzy. Ten gość to był właśnie Świstak i on był tutaj, z tego co pamiętam. Albo Świstak to był, który skórz sprzedaje? A nie, to już pamiętałem. Siema! Cześć, jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? No. Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Zawsze. Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku. Ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci 100 bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. No dobra, dobra. Dobrze, daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Jestem tu nowy, gotowy do ukrycia. Tylko nie marudź za długo. Cześć, jestem tu nowy. Nie będę dalej słuchał tej paplaniny. Lecimy pogadać z Fiskiem, załatwimy mu miecz, dostaniemy trochę expa. I poszukam tego Dusty'ego. On był gdzieś tutaj, dokładnie na tej skalpie, coś mi się kojarzy. Jest. Witaj! Jestem Fisk. Jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Dobra, dobra. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Mam tu coś w sam razie. Kosztuje jedyne 110. Dobrze, wezmę go. Trafiła ci się nie lada okazja. Pokaż mi swoje towary. Dobra. Ja pierdzielę, jakie drogie, to wszystko masz. Dobra. Okej, już prędzej bym cię zabił i ci to zabrał. Niezwykły miecz, będziesz nakrywał ogniem, ale nie takim zwykłym. Będziesz nakrywał... czym? To się już nie powtórzy. Pokaż mi swoje towary. Pizda. Fisk żąda teraz 110 bryłek rudy za ten miecz. I pewnie mam ci teraz dać dodatkowe 10 bryłek. Myślałem, że zależy ci na tym. Dobra, wiesz. Masz, tylko się pośpiesz. Nie będę dalej słuchał tej paplaniny. Mam dla ciebie miecz. To nie było zbyt trudne. Tak czy inaczej, wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Jeśli Diego zapyta o ciebie,
opowiem się za tobą. Póki co, trzymaj się. Trzyma. Dobra. Dobra, save i szukamy teraz Dustiego. I lecimy z Dustiem do naszego nowego domu. Gdzie on był? Kopać cień. Przebiegnijmy komuś przez chatę. Jej. O. O. Był czas. O nie, 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 nie ten typ. Jesse? Był czas, kiedy... Jeszcze słyszę o tym typie. Omijam tego typa szeregiem. Ogiem tego strażnika, bo coś czuję, że on będzie z niehalo. To z nim jest nie tak. Dusty, 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 where are you? Coś czuję, że to jest siedzący na krzesełku, czy w foteliku. I miałem rację. Byłem w obozie sekty i rozmawiałem z Melvinem. Naprawdę? I co ci powiedział? Najwyraźniej przedkłada życie w bractwie nad ciągłe zatargi ze strażnikami. No nie, ten stary cap wyleguje się podczas gdy ja muszę tu tyrać jak wół. Już ja mu pokażę, ale nie uda mi się opuścić tego obozu. O, dlaczego nie? Strażnicy dowiedzieli się, że zamierzam stąd odejść. Chyba za dużo o tym gadałem. Potrzebuję przynajmniej 100 bryłek rudy, żeby ich przekupić. Ja pierdzielę, chłopie. A gdybym tak dał ci te 100 bryłek? Zrobiłbyś to? Ale dlaczego? Cóż, powiedzmy, że nie tylko ty wolisz życie w bractwie od starego obozu. To znaczy, że chcesz pójść ze mną? Jasne. Cześć, jestem tu nowy. Siema, jest mały. Jak leci? Zejdź mi z oczu. Parę nędznych rozmawiałem. Podobno jest tam o wiele... Dobra, musimy zdobyć się z tobą, jak Jezus Maria, to będzie ciężkie zadanie. Musimy coś Fiskowi posprzedawać. Pokaż mi swoje towary. Dobra, potrzebuję 46. I co by ci tu sprzedać? Zioło sobie zostawię, olikowe ziele też. Serafiz... Tak, pikniki. I Serafiz... Ci tyle dam i jagódki. Dobra. A to w takim razie na równie się. 47 byłek za 47, dobra. I sobie regrydy już mamy, damy Dustiego i lecimy do obozu. A właśnie, właśnie. Muszę znaleźć skądś jakieś szale. Może Dexter będzie miał? Pamiętam, że gościu coś tam chciał. Czy on ma szale? Hej, ty! Sprzedaję bagien... Pogadajmy lepiej o czymś innym. To się chyba nigdy nie skończy. Pokaż mi swoje... Mam tu tylko... co mówisz przy oku. Zawsze. Dobra, lekka... Ale nie, nie ma. Ma zioło, ale nie ma magii. Kurde, ciężko zdobyć jakiś zwój. Sia. To znaczy, że odprowadzę cię do obozu bractwa. To wspaniale! Jestem gotowy do drogi. Możemy ruszać w każdej chwili. Ale nie zapominaj, potrzebujemy 100 bryłek rudy dla strażników. No. Jestem gotowy. Możemy ruszać. Dobra, wyjdźmy południową bramą. Przy północnym wyjściu nic nie wskuramy. Tamtejsi strażnicy są nieprzekupni. Wolałbym, żebyś to ty zajął się całą tą sprawą z rudą. Ja się nie nadaję do takich rzeczy. Dobrze, ruszajmy. Dobra, chodź, idziemy, kolego. Ku chwale Gomeza. Tfu, takiego Gomeza. Nikt nie szanuje tu Gomeza. Chodź, Dusty, lecimy. Ku chwale Śniącego. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Gdzie? A tak, tu była brama południowa. Na nikim nie można polegać. No fuck. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Chodź. No chodź. Bardzo dobrze, mądry jesteś, chodź.
Stój! Dokąd zabierasz naszego drogiego przyjaciela? Idziemy się przespacerować, a oto 100 bryłek rudy. Nic nie widziałem. Kolego, jesteś? Widzisz, przekupiliśmy ich. Chodź, przyjacielu. Obłagam, nie zaatakuj tych cholernych ściemy wojadów. Jak babcię kocham, no nie wiem tego, proszę. Chodź. Tu wcześniej mi ten bal parmezan rozwalił tych typów, więc myślę, że będzie spoko, szybko. O, ale ten typu nie zaatakuje tamtych jaszczurki, którzy są na nabrzeżu. Oj, miejmy nadzieję. Oj, miejmy nadzieję. Chodź, kolego. Ale chociaż dalej od lasu, myślę. Dalej od lasu, zdecydowanie dalej od lasu. Ale tam to z pierwszego rajza znajdziesz drogę i cały czas respią się przeciwnicy. A tutaj się nie respią. Druga miasta to mało dęka. A z tego co pamiętam i z tego co sobie widać, tutaj się wygowie nie respią. Przynajmniej jeśli chodzi o rozdziały. Na przykład jeśli w rozdziale pierwszym, czyli w tym, który jesteśmy teraz, wybijemy tych jaszczurów, to one się nie zrespią. Już ich nie będzie. No chyba, że pojawi się rozdział drugi, wtedy się pojawią na mapie zupełnie nowi przeciwnicy. Na przykład zamiast tamtych jaszczurów mogą być, nie wiem, na przykład ogniste jaszczury, orkowie, coś takiego. Na tym to mniej więcej polega. Ale Aizena pamiętam, nawet spoko był. Ale był strasznie krótki. Jak na RPG był niesamowicie krótki. I bardzo przypominał właśnie Gothica. On miał właśnie coś takiego gothicowego. Próbowałem zagrać w Aizena dwójkę. Nawet zacząłem już coś grać rok temu, w kwietniu, pamiętam. No i na tym się skończyło, że po 20-30 minutach po włączeniu gry zapomniałem, że w ogóle w to grałem. I nigdy więcej tego nie wróciłem. W sumie można by to zagrać kiedyś z tym. Miałbym motywację do skończenia tego. Oczywiście obstawiam, że Alex będzie takim typowym średniakiem. No to tak. Alex to już nie będzie coś świetnego. Ja i tak nie mam jakichś dużych nadziei. To po prostu będzie spoko gra i tyle. To nie będzie jakieś wyśmienite. Już nie będzie czegoś takiego wspaniałego jak, nie wiem, jak w stylu Gothica 2. To już nie, to już tego nie będzie. Choć o dziwo ja lepiej wspominam Gothica 1 lepiej wspominam niż Gothica 2. Ludzie zawsze gadają. Oj, jesteśmy już prawie na miejscu. Mam już dość, jeśli myślałem, że. Ja pierdzielę typu. Tak długo było, jak mnie to. Chodź. Musiał się na oczywiście na komarze. Konarze. Lepiej się do tego ja? Jakie te NPC są głupie. Jakby nie wiem, wzywali się na inteligencję naszych moderatorów. Wizen 1 była podobna budowa mapy, było miasto, było obóz. Tak, było. Ale doszedłem tylko do miasta. A ja przechodziłem. Ja przechodziłem dwa razy z tego co pamiętam Wizena. Za pierwszym razem dołączyłem do tego obozu na bagnie, który się zrywał na starym. Na bandytów, znaczy się, chyba to się zwali. To się byli wzorowani na starym obozie, a później dołączyłem do inkwizycji. W sensie magów. Znam Dustego. Zamieniliśmy kiedyś kilka słów. Gdybyś go jeszcze kiedyś spotkał, powiedz mu, że głupio zrobił nie idąc ze mną. Życie w bractwie jest 100 razy lepsze od ciągłego użerania. Nie omieszkam mu tego. To się już więcej nie powtórzy. No co za typ? O. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Od razu wiedziałem, że będę kiedyś taki sprawy załatwiało się. Tylko zachodź. Idziesz? Chodź. Zapewne. Jesteśmy na obozie na bagnie. Ludzie zawsze gadają.
planiny. To się chyba nigdy nie skończy. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Jestem gotowy. Może... Dobra, wyjdźmy po... Dobrze. Mnie to nie dotyczy. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Halo, jesteśmy w obozie, typu... Halo, zabugowało się tu coś. Ktoś... Lol. W tej historii musi być... Dobra. Ja nie miałem doprowadzić... Gdzie ten typ spadł? Do wody? Dlatego typa miałem doprowadzić tego bala. A wyłaź z tej wody. Ja niestety z grami RPG mam jakiegoś pecha. Tylko wieśka dało mi się przejść. Ja RPG właśnie uwielbiam. O ile są dobrze zrobione. Dlatego kocham Gothica, kocham Wiedźmina i... bo tego... Jest zupełnie miejscowy tytuł. Serio, wypomniałem jak się to nazywa. Była trzeci RPG, którego kocham, uwielbiam. Ale co kurczę mi wypadł z głowy? Mam taką świętą trójcę. Gothic, Wiedźmin... Nie powinieneś takie sprawy załatwić. Gothic, Wiedźmin i coś jeszcze. Co to było? Pewnie masz rację. Może poleciłbyś coś na początek. Gothic! Albo nie, Gothic już dość stary i myślę, że no... Nie wszedłby ci. No gdzie ten typ spadł? Nie można polegać, od co? Elder Scrolls? Elder Scrolls, dokładnie Dezen. Dokładnie. To się już więc. Ja pierdzielę, gdzie ten tłuk? A w sumie faktycznie, Gothic 3 też jest dobry, jeśli już... No gdzie ten tłuk? Niektórzy nigdy się... Gdzie ten tłuk? Nie chciał. To nie mój problem. Ja pierdzielę, gdzie ten tłuk znikł? Dobra. Chodź. Chodź tłuku, idziemy. Nie, bardziej chyba odobliżona poleciłbym Skyrima. Nie, serio. Chociaż faktycznie Gothic Trójka nie jest zły na start. No, chciałem polecał przed Gothiciem Trójką zagrać dwie poprzednie części. Zanim w tym, że dwie poprzednie części są dość toporne. No, trzeba by trochę się przyzwyczaić do tego, do mechaniki. No chodź Dusty, idziemy. A do Gothica 1 przejdę na Twitchu. I to jest całkiem dobre podejście, Mistrz. Lepiej się... Chodź do Balna Niba. Tu się błagam, nie zaklinuj. To się już więcej nie powtórzy. Lepiej się do tego nie mieszać. To się chyba nikt może rozumieć. Wierzyć we wszystko. Jan boski, jakie te NPC są głupie, jakie to tłuki. Chodź, Dusty. Jeszcze 70 cen książki mi zostało. Nie, to jest dosłownie chwila. Przeczytasz to coś, cokolwiek czytasz. A jak tam twoja książka? Wiesz co, ona już jest od grudnia skończona. Problem w tym, że muszę się zająć jeszcze korektą. A ta trochę zajmuje. Jak na razie od grudnia udało mi się poprawić 1/3 całości. Może. Bo jakby nie patrzeć, ta książka jest cholernie długa, jak na to patrzę. Nie wiem, w formacie powiedzmy zwykłej książki miałaby 700-800 stron mniej więcej. To jest to cholerstwo jest grube, to jest długie jak diabli. Po prostu nie czuję tego. Po prostu tego nie czuć. O, tu jest ten typ. Thank you.
Mistrzu, oto ktoś, kto chciałby cię poznać. Kogóż mi tu przyprowadziłeś? Czy jest godzien? Cóż, bez twojego duchowego wsparcia zapewne się nie będzie. Tak, wczorajszy oglądałem. Dobrze. Nudne. Od dzisiaj ten człowiek będzie moim uczniem. Każdego dnia będziesz przychodził do mojej chaty po nauki. Dla twojej duszy jeszcze nie jest zbyt późno. A w końcu to jest ekranizacja tej mangi, to faktycznie by tam był taki nudny fragment, ten cały nudny fragment. Nudny fragment musi umieścić w tym odcinku, więc przetrwałem go i kolejny odcinek będzie całkiem spoko. Jestem ciekaw, czy pokażą późniejszą rozmowę Sasuke i Naruto. Nie chcę ci spoilować. Ale w mandze tego nie było. Też nie chcę ci spoilować, jak się to skończy ta historia. Ale kto wie, może w animu pokażą, kto wie. No ja tylko odczytam. Teraz wojny Hitlera Henryka L. Mistrzu, chciałbym dołączyć do bractwa. Czy mogę liczyć na twoją przychylność? Udowodniłeś, że jesteś człowiekiem prawym. Kor Kalom powinien cię przyjąć. Dobra, już mam popalić dwóch balów. No, jesteś, no, nie musisz za mną chodzić już, kolego. Skąd ja cholera wezmę czary? Ej, weź mi ktoś sprawdź w internecie, skąd ja tu wezmę czary snu. No serio, nie chcesz szukać mi się. Pójdę jeszcze tutaj do tego. Ale na pewno nie pamiętam. Nie wiem, gdzie mogę kupić ten czary. Chodź bliżej! Każdy nowo przybył. Przyszedłem po... Proszę bardzo! Chcę coś kupić. Czego szuk? Masz może... No nie ma. Crucifix kubany nie ma. Nęda głupia, nie ma czaru. Halo, serio. Powiedzcie mi, gdzie ja mogę znaleźć tutaj czar snu? Zaklęcie uśpienia. Bo się na bagnie, bo... Nawet zanim ja je znajdę, to troszkę to zajmie. Ja bym się jeszcze korykał, ma... Ukronosa w nowym obozie. O Jezus, nie! Nie idę do nowego obozu, to jest za daleko. Ja myślałem, że ta ruda to jakieś maliny. Jeżyny. A w sumie zapytam się kolega Loma, czyli mogę dołączyć już. Jeśli mogę dołączyć, to nawet się nie bawię zresztą balów. Bo już mam pobawić ilu? Dwóch balów? To chyba za mało. Siema, panie Kane, może ty masz czar jakiś? Cześć. Ja jestem Kane. Tak. Zatem wiesz już, że to... No tak. A ty czy... Pomagam głównie z... Czego chcesz? Tu, właśnie. Chyba udało mi się przekonać Balów. Bal Namib jest przekonany co do szczerości mojej wiary. I? Bal Tondral uważa, że powinienem zostać przyjęty. Przyprowadziłem mu nowego ucznia. Znaczy muszę siódmy... Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą... Piąty level muszę zdobyć. O, kucafigałem dopiero drugi level. No to będzie to z tym zabawy, chyba że robienie mieczków, dostaję expa, to sobie w takim razie zrobiłbym miecz jakiś i handlował nim. W sumie nie jest taki głupie, o ile tu trzeba, to nie trzeba mieć zdolność kowalstwa. Już nie pamiętam, czy było tylko w jedynce, trzeba było mieć. Mam aktualnie na skład. Nie pamiętam, czy trzeba było, czy nie. 51 jest grzane ostrze. Dobra. Wezmę jedno. Odsprzedam ci 3 ziołka. I tak tego nie będę dymił. Jabłotki. Też ich nie potrzebuję. Dobra.
teraz nie pamiętam, co tu trzeba było robić. O, nie trzeba mieć zdolności kowalstwa, dobra. Dobra, teraz do wody. Puf, teraz chyba się oszczyło. Chyba zrobiłem, tak? Jej! Niewykończony miecz. Mam już mnie. O jest, brakuje mi 10 punktów siły. Tylko zachodni. O Jan, od kogo bym się siły tutaj nauczył? U Diego. Chciałbym coś kupić. To świetnie! Chyba, że ci sprzedam kolegory miecz. 100 byłek lody. W sumie to byłby nawet spokojny test, o ile 50 to stracę. Chyba, że poczekaj. Za stal sobie 40 cenisz. Czyli bym był 10 byłek lody do przodu. Dobra, to robimy biznes w takim razie. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Kupiłem sobie... A nie, to był dużo długotrwały. Jagódki zmieniam. To sprzedam. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Dobra. Wezmę sobie jedną byłkę judy i o nioszczę. Stał się chyba nigdy nie zbyk. Trzeba to zrobić tak, żebym był na plusie, dobra. Jeśli myślisz, że ludzie zawsze gadają. Czekaj, lepiej. Jeśli myślisz. Oszczymy. Dobra, już mam dwa miecze. No ten mi da 40, 50 byłek za niego, czyli tylko jestem 10 byłek do przodu. Zobaczę, jak jest u innych kupców, może dadzą coś więcej. Bo tak czy tak prawdopodobnie na 100% wrócę się... Prawdopodobnie wrócę się do tego obozu, żeby... Czego szukasz? A może chcesz coś sprzedać? Chcę pozarabiać, dobra. Ile mi dasz za mieczyk mój? 50. Ajajaj. I tak czy tak, jestem tylko 50 do przodu. Znaczy 10 do przodu jestem. No dobra, ale to jest całkiem dobry biznes w takim razie. Jestem teraz 10 byłek do przodu. Kupię kolejną stal za 40, wyrobię. Z kolejne oszczę będę 10 byłek do przodu kolejny. I w ten sposób będę trochę do przodu. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Dobra. Stal. O Jezus. Nie. Mam już dość tej. Pyk. Jestem dobra. Nie chciałbym. Jeden oszczę. Stuk. Do wody. Kolejne oszcze do przodu. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Dobra, pyk. Dobra, w sumie dwa te oszcze sprzedam. Stówę sobie żądasz, dobra. Albo nie. 20. Pyk. I jestem 20 byłek do przodu. Teraz wyrobię sobie miecz dla siebie, żeby mieć już jeden. Ktoś z GG chyba miał ten kontroler Steama. Właśnie słyszałem, że ktoś miał. Chyba Femo, faktycznie. Spoko, dużo nam to mówi. Dobra, jeden miecz mamy gotowy. To będzie dla mnie. Teraz będzie miecz, który sprzedamy.
ktoś... W dzisiejszych czasach... Dobra, jeden miecz jest dla mnie. 50. Stal. I jestem kolejne 10 wygrydy do przodu. Chciałbym... Pyk. To jest dobry biznes. Trochę mi to czasu zajmuje, ale zarobię sobie szybko dużo. To się chyba nigdy nie zmieni. Chciałbym coś kupić. Toś! Pyk, pyk, pyk. To nie mój problem. Dobra, niewykończony miecz. Tutaj. I tutaj wezmę tym razem dwie, żeby miał odjazdu. Dam mu 80 i jestem 10. Tak, no będę trochę na plusie znowu. Chciałbym coś kupić. Toś! Pyk, 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 pyk. I dwa miecze mu sprzedajemy. Jestem znowu coś na do przodu. Chociaż więcej? Ma coraz więcej tej stali. Na serio jestem już całkiem sporo na plusie. Dobra. Pyk, pyk, pyk. I wezmę dwie stale. Jestem człowiek biznesu. To się chyba nie chciałbym coś. W sumie ja tu wykorzystuję jakiś exploit, by na to wyszło. Bo tutaj jestem 30 bryłek do przodu. I łącznie z tym będę 130 bryłek do przodu. W dzisiejszych czasach na nikt nie można polegać. I tak szybko się właśnie wzbogaciłem. To nawet za mało, żeby kupić sobie jakieś spodnie czy coś. Broń mam spoko, tylko muszę mieć 10 expo. Znaczy 10 siły. Dlatego pójdę do starego obozu. Po drodze spróbuję może kogoś ubić, dostanę expo. Nauczę się od jego siły, będę miał lepszy miecz. No i coś pokombinujemy. Kiedyś takie sprawy. Pełeczki korwina mieczowa z gena. W sumie faktycznie, widzicie? To jest zasada wolnego rynku. Widzicie, w końcu jesteśmy na obozie na bagnie. Jesteśmy u świrak sekty, czyli odpowiednikowi partii korwin. Wolny rynek, widzicie, ja tu zarabiam. To jest kapitalizm. A w całym obozie by nas wyzyskiwali. Teoretycznie byśmy coś dostawali, ale by nam więcej zabierali. Z kolei na takim nowym obozie by nam ciągle zabijali wszystko. Wszystko byłoby wszystkich. No ja wam mówię, to jest takie idealne odzywanie. Dobra. Miałem pisać do ciebie, czy w pubu, a nie pogasz, ale wiesz, że nie gierkasz. A czemu? Ja z chęcią sobie Scyanga pobiam. 40 wojady, o nie, 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 nie. Jeszcze Scyanga możemy pobiać. Czemu nie, czemu nie? Za chwilę i tak będę kończył, bo już gramy 2 godziny! Ja pierdzielę, jak ten czas szybko leci. Są dwa kryfiopijce i... Ja... Dobra, nie zabija mi tak dużo expa. Fuh. Zdrówka. A zawsze to coś expa jest. Ja jestem chętny generalnie, dobra. Ej, Jezus. Biegajże, szopie. O, Jezus, o nie, nie, nie. Ja pierdziel, o nie, Jezus, o nie, umrę, umrę. Będzie za mnie zimny tył. A nie zapisałem! Ja nie zapisałem. A nie zapisałem! Ja zapisałem.
O Jezu, zapisałem. Pauza.